No witam wszystkich na kanale. Dzisiaj telewizor trafia pod ręce czeskiego nauczyciela. Oczywiście już sobie ten koniec rozebrałem. No i widać po środku coś takiego. Jest to telewizor marki Mitsubishi. Czekajcie, też trochę wyżej kamerę wstawię. Tak, kamerka wyżej ustawiona. A dlaczego czeski nauczyciel? No, jeden taki youtuber mnie kiedyś tak nazwał, tak ironicznie. Ale co, ja z tego mam bekę. No i co? Rozbierzemy sobie dzisiaj ten telewizor na metale kolorowe. Wydostaniemy sobie z tego telewizorka mieć. Oczywiście. No i co? I będzie zabawa oczywiście. Telewizor marki Mitsubishi. Ostatnio bardzo często mi się trafiają pod ręce telewizory. Płytka pójdzie do kolegi jednego w zamian za coś ciekawego. Tak. Płytka PCB. No jeszcze sobie wszystkie te części z tego odrobię jako transformatory. Tutaj są chłodniki aluminiowe. To trochę zaprószone to jest, nie? Ale i jeszcze tranzystory sobie z tego wydostaję. No i reszta pójdzie do kolegi, on sobie odzyska z tego te scalaki i będzie odzyskiwał sobie złoto z tego. Tak. Ale zaprószone, kurde. Zaprószone jak nie wiem co. No i teraz trzeba sobie odrobić cewkę odchylającą. Gdzie mam tu wiertarkę? Już to wpieprzyłem i nie ma. Wiertarka jest tu. Aha. Dobra. Odrabiamy cewkę odchylającą. Jest tutaj śrubek. Nie wiem, czy będzie pasował, ale krzyżak chyba jest. Tak. To tu zazwyczaj jest nierdzewka. Tak. A jeszcze jeden śrubek tutaj jest. Tak. Rękawice powinienem włożyć jako prawdziwy BHP-owiec. BHP-owiec, czy jak się to kurde mówi. No i co? Odkręcamy, zakręcamy karczyskiem czerwki odchylający. A to jest jakieś kurde mocowanie. No jakieś kurde niespodziewana niespodzianka. A tutaj jakaś guma. Ciekawa cewka, no. Jeszcze kurde, każdy telewizor ma inną cewkę. Zakręcamy karczyskiem. Wydostajemy tutaj te bebechy i cewka wolna. Jest miedziocha. Oczywiście za chwilę będzie wydobycie z tego. No jeszcze cewka rozmagnesowująca. Popatrzcie kurczę, jaka duża, długa cewka, tak. Cewka rozmagnesowująca. Bardzo długa. Wokół kineskopa. To też warto zawsze rozbierać. Kolory. Zobaczymy jak Niemca. Tak. Tak. Cewka rozmagnesowująca. Tak. To jest też mieć w tym. Tak. Za chwilę będziecie, zobaczycie. Trochu jak nie wiem co. Zobaczycie jak to rozbieram. A tu jest biała miedź. Tu jest jeszcze biała miedź wokół tego obrazu kineskopowego. Właśnie ta linka tutaj. No i też warto ją odzyskać. Tak. Bardzo długa ta linka. Proszę Państwa. No i wiadomo. Każdy gram miedzi dobry, nie? Tak, to jest biała miedź,
Widzicie tutaj tę linkę, to jest biała miedź, tak. Jeszcze to sobie tutaj pyknę. Oto szczypcami. Tak. Już jest czysta biała miedź, tak. Tak. Reszta co? Pytacie się mnie, co z tymi plastikami wyrabiam. No albo dwa razy do roku wyrzucam na zbiórki wielkogabarytowe. Po prostu poskładam ten telewizor z powrotem. Bo to tak. Jeszcze głośnik sobie muszę z tego wydostać, bo widzicie, sam głośnik tutaj jest źle stał. No i po prostu poskładam i wywożę na albo na przok. Z panami zawsze się da dogadać. Są to spoko panowie. Albo dwa razy w roku zbiórki wielkogabarytowe i tam oddaję. To po prostu zmontuję z powrotem. Albo do tych czerwonych kontenerów, tam jak to było. No, teraz pauzenia i idziemy na cewkę odchylającą. No i czasami się trafia ta cewka rozszerzająca wokół tego kineskopa właśnie aluminiowa, właśnie jak tu w tym przypadku. Ja to już nie, że się staję tu z tego. Nie jest to dla mnie nic nowego. No często się to tak trafia. No czasami no trudno, zamiast miedzi jest aluminium. Kopr, klat, aluminium, miedzią pokryte aluminium, więc to wyrzucam, się nie będę z tym pierdolił. No i teraz cewka odchylająca z tego telewizora Mitsubishi. Tam powinna w tym być miedź. Cewka jest trochę zakurzona, ale taka poklejona. Popatrzcie, kurde, jakie bazewie. Zobaczymy, czy w ogóle pójdzie jakoś tą miedź z tego wydołować, ale mam nadzieję, że tak. Trochę stali tu już będzie z boku. Tu jest stal. Będzie stali. No tu już się miałem mieć w tym. No i teraz co? Teraz zwykły sposób. Oto tutaj te cyk. Cyk, te boki się odrobiają. No i teraz wystarczy trochę to śrubokrętem potraktować. Znaczy się troszeczkę w tym pogrzebać. Czuję, młotka zapomniałem czy co. A młotek mam tam. No, wystarczy to trochę podważyć tym śrubokrętem i wydostać tą te dwie cewki. A, pęka tu. Ten klej, czy co to jest. Tak. Jedna cewka. Tak, kurde, jakiś głupi obraz tu mam. Tak. Będzie lepiej widać. Jedna cewka wylazła. A teraz druga cewka. Z tym ferytem. To jest feryt. Normalnie to zabieram na skupach jako stal. Nie trzeba się bać. Ja też się kiedyś bałem i wyrzucałem to. No ale nie trzeba się bać. Moi widzowie mi mówili, że nie ma z tym problemu na skupach w ogóle. Tu oto z tym kamieniem. Więc oddaję jako normalną stal. Zwykłą stal. Tak, trochę to oskrobujemy sobie z tego kleja, czy co to jest. Tak. A muszę potem jeszcze posprzątać się tu, bo bałagany tlenu w budzie, kurde, jest z tego klejostwa. No i co? Słyszycie kosiarkę w tle chyba, co? Sąsiad kosi, kurde, pole. Sąsiad kosi. Ciepło bardzo dzisiaj, kurde, po co się już te... Tak. Jest wyczyszczone, plus minus. Jakby nie patrzeć. A i teraz prosta sprawa. Cewka tutaj z pośrodka. Chciałem wydostać
Czasami młotem idzie. Ja mam siłę w łapach, więc w łapach to wyskakuje, widzicie sami, że wyskakuje bez problemu. Tak. Miedziocha jedna już jest. Zawsze was kurde ciekawiło, widzów, ile z takiego telewizora można wyszarpać miedzi. No, to nie idzie tak dokładnie policzyć, ponieważ no wiadomo, w jednym telewizorze jest mniej miedzi, w drugim więcej miedzi. Tak, tu jest to biała miedź jeszcze. No i teraz jeszcze tutaj ta cewka. Co to jest z tym kamieniem, nie? Jak wam mówiłem, z tym jest bardzo prosta sprawa. Po prostu zabieracie jakieś nożyce albo co, babci kurę z kuchni, no i tniecie. Nic prostego, nic skomplikowanego to nie jest. Wracajcie na łapy, na pazury. I ja to zawsze robię tak, no szybko to idzie, nie? Tak. Podwalam jeszcze śrubokrętem, sorry za moją mowę, bo kurde jakoś się nie umiem przyzwyczaić do dokładnej polskiej mowy, no. Wiadomo, że jestem zagranicznym gościem, tak zwanym czeskim nauczycielem. No i moja mowa niepoprawna, kurde, dokładna do polskiego. Ale wiem, że wiele widzów to nie interesuje. Interesuje ich działanie, praca i zabawa. Oczywiście na moim kanale. No i druga cewka do łowania właśnie miedzi z tej cewki drugiej. Z tym ferytem. No i cyk, cyk, strachu, ciachu i po strachu, nie? I ruda wyskakuje. Bez problemów. Oczywiście trzeba mieć siłę w łapach. Ja już się trochę przyzwyczaiłem. Jakiś rok już to robię. Takie demontaże. No, od dziecka, kurde. Zawsze rozbieram różne sprzęty. No i nie jestem przyzwyczajony do takich rozbieranek. No i my co? My mamy telewizor rozebrany, znaczy się cewkę odchylającą. Ruda wpadła. Tu jest stal. No i oczywiście z tej płyty, tu jest stal, głośnik. Z tej płyty też będzie jakiś ten, tylko ja to nie będę pokazywał. Doma to sobie wyszarpię w domu, tu jest aluminium. No i resztę płyty kolegowi wyślę. Dobra, płyty nie zbieram i teraz idziemy sobie ważyć metale, które z tego wyleciały. Tak. Mamy tutaj wagę. Ja jeszcze kabelek, ale nie mam teraz skorowarki po ręce, więc... Tak. Idziemy sobie ważyć najpierw trochę stali. Tu jest nierdzewka niemagnetyczna. 10 gramów. Stal. Z telewizora. Pół kilograma. Ponad pół. No i co? No i miedź z tego telewizora. Ile wypadło nam tej miedzi? Miedź mix. Oczywiście. Cenę policzcie sobie sami. No i 190 gramów wpadło z tego telewizora Mitsubishi. No szkoda, że ten kabel wokół kineskopa nie był miedziany. Było po prostu aluminium. No niestety, tak się zdarza. No i co? Jak dla mnie... Towar idzie do baniaka. No i co? Życzę wam miłego dnia. A jeżeli się taka rozbiórka podoba, walnijcie suba, łapę. No i do następnego, albo skomentujcie. Cześć!